Storgoze! Witam w kolejnym odcinku! Pewnie nie spodziewaliście się tak szybkiego, kurczę bele, tak, no, szybko jest po prostu, no. Proszę Państwa, kolejny odcinek z serii Pogromcy Śmigłacza. Witaj w klubie, odcinek drugi! Wjeżdża właśnie na YouTube! No! Intro! Where? Is love. Docia. Don't hurt me. Don't hurt me. No more. Docia. Don't hurt me. Don't hurt me. No more. Where? Dobrze. Proszę Państwa, kolejny teleport. Ja się tego nie rozwoju. Akurat jest 7, więc idealnie zmieści się w naszym tygodniu z Janem i z tą piękną grą. Grą mojego dzieciństwa. Dobrze, możemy zacząć kolejny teleport. Dobrze. Przepraszam, ale ponownie ominąłem kurde Beleno wstęp. Ale wracając. No, niestety, ten ziomuś, w skrócie Wam powiem, się wściekł. Wściekł się, żebym ukradł tego kaska i powiedział, że mnie zamknął i mnie zamknął w pokoju. No i tam, że były ze mną jakieś kiedyś jeszcze wcześniej problemy i że mi jest zawiedziony. A my teraz mu, wiecie co, my teraz mu spierdzielimy, bo nie podoba mi się ten ziomuś. Spróbuję grać, kurde, bez podpowiedzi, ale spróbuję. Wiecie, że ci się nie uda, co nie? Wiecie, co nie? No. No ale przepraszam was, ja już wtedy... Przepraszam was. Ale ja już grałem w to kiedyś. I ja niektóre swoje rzeczy wiem. Papa! No proszę Państwa, no ja to wiedziałem, tak? No to też wiedziałem, tak? Po prostu... No. Mamy świecznika. Kondelabr. Co to jest kondelabr? Tak jest lepiej. Może włączymy. O! Moje trofea! Razem z przyjaciółmi grałam w grę! Kto stracił więcej kasków z głów policjantów? Ja wygrałam. No, Jadzia, piękna nasza. Dobra, widzimy jak się bawiła kiedyś. Gra pociągnęła ze sobą pewne konsekwencje, ale było warto. Najbardziej szalona rzecz, którą zrobiłam do tej pory. A, no rzeczywiście super, fajna rzecz. Dobra, klucz do zwiarki? Co to jest zwiarka? Ja pierdzielę! Dobra, gdzie mam dać klucze? Ej! No, list jakiś przyleciał. Ej! No. Nie! No nie, ty patałacie! Nie wiem, co ty patałat. Patafianie chciałem powiedzieć. O, no ale nie zdążyłem. Ja jestem szybki w tą grę, tak? Nie musimy czekać. Jestem bardzo szybki. Po prostu. No. Tylko nie wiem, gdzie jest to. Tylko proszę Państwa, niech mi Państwo nie podpowiadają. Będzie mi smutno. Nie macie mi jak podpowiadać, bo. Fuj, ja to sobie nagrywam wcześniej. Ej! Jak tego tutaj nie ma? To jest chyba niemożliwe. No przecież klikaj! Wracając. Dobrze, zróbmy to. Nie wód! Młodej! Ach, właśnie to chciałem zrobić. Dobra. Może się przestawię do lustra. Trzy kropki. Ładuj się, durna gro. O. A dobra. Nie! Kira! Znaczy, Jadzia! Czy masz ochotę podbawić się w pewną grę? Czy chcesz znaleźć Żmirłacza? Niewiele osób widziało to stworzenie, a żadnej z nich nie udało się go złapać. Co ty wiem, to zrobi? Żmirłacz jest mitycznym stworzeniem o nadprzyrodzonych zdolnościach. Istnieje, ale jest widywany bardzo rzadko.
Wiecie co? Tak nie może być. Zmieniam Jadzie na mnie, bo to ja jestem detektywem Janem, tak? Proszę bardzo, już mamy źle wstrzyknąłem. Już mamy detektywa Jono. Dobrze, czytam dalej, przepraszam was za przerwę, ale no ja nie mogę grać Jadźką. Ja będę źródą dzidą. Muszę być sobą. Ostatnio doszliśmy do tego, że Żmirłacz może przechodzić przez lustra do innego wymiaru. Co więcej, Żmirłacz porusza się tak szybko, że nikomu nie udało się go jeszcze złapać. Teraz już o kolej na ciebie. Od czasu do czasu będziesz miała możliwość przeskakiwania do wymiaru, w którym przebywał Żmirłacz. No. Ja nie przebywała, jak przebywał. No nie wiecie, co robicie. Co piszecie? Takie rzeczy umie tylko ja. No szukaj tych pierdzielonych rzeczy. Ty głupo. O, Żmirłacz, nie? Jak to w ogóle wygląda? Zaraz muszę sprawdzić, bo... No bo nie wiem. Jeszcze, o, tutaj piszmy. Nie, ja jeszcze tutaj. Jeszcze tutaj ostatnią rzecz. Nie, to nie. To przyjdzie, to jest tutaj. Tutaj będzie dobry bicior. Dobra. Dzięki, ziom. Otwieramy. Dzięki, ziom. Klamro do zasłon. O, dzięki. Nożyczki. Ładne te nożyczki. Kupiłbym sobie takie, gdybym miał gdzie. Spierdzieliły na motyle. O, jakieś rączka. Rosia. O, no świetnie. Chciałam wydać. O, dobra. Lecimy na dół. Frajerzy! O nie. Tak sobie myślałem, bo ja nie chcę przebić ta. Kurde, umijali te początki kolejnych tych. Dlatego pod koniec odcinka będziemy sobie oglądali te telesy. No i w kolejnym odcinku będziemy robili. Co wy na to? Ja myślę, że to jest idealny pomysł. Tak myślę. Dlatego tak zrobię. Ej! Co mam kliknąć? A, tutaj, proszę bardzo. Ja to widziałem. Gdzie jest ski? Ja chcę wiedzieć, gdzie jest ski. O, dobra, tutaj. Ale ja chcę wiedzieć, tutaj się skupał kijasek. Bierzemy wody i podlewamy kwiotko. O, jakie słodkie. Dobra, idziemy tam. Powiem wam, że jak byłem mały i grałem w to. Ten poziom, właśnie tutaj, ten most, to był najbardziej znienawidzony przeze mnie rzecz. Ale zrozumiałem to. To lubiłem tą rzecz. Znaczy nie tą rzecz, tylko ten poziom. Ale wciąż jest najbardziej przeze mnie nielubianym poziomem. Spokojnie. Gdzie są te rzeczy? No szybciej, działaj! Kurde! Ładuj się! Pewnie wy już to widzicie, a ja tego nie widzę. Jakąś ślepotę mam. No nie! Ty dziadu! Co?! Kpijcie sobie ze mnie! No jak ja mam to przejść? No jak? Jak? Jak ja mam przejść to cholerstwo? No nie, no nie wiem. No nie! No nie! No nie! Co mam zrobić? Gdzie są te rzeczy? No nie wierzę. O, tutaj mam jednego kiosa. Ale ja proszę powtórzyło. Dziadowski pająku. Gdzie jest to? Gdybym był kawałkiem sierpa, gdzie bym się schował? Tu. Tu. Może tu. Tu. Ja wiem. Tutaj. Wiedziałem.
wiedziałem. O! No nie! Kupię zbliżenie, ja wiem! Ja wiem! Spinka! O! 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 Dobra, przekręcimy. Winoga z mojego pola spierdziela i głupi bumbu mnie. No. Głupi samochód. Idziemy. Na oliwie to. Na oliwimy. No. No nie, teraz trzeba to przekręcić. Kto by pomyślał, że wodociągiem zmieniamy światło? Nie! Teraz on nie lubiłam tego. Sorry, że się tak czułem w kobietę, ale no Kira. No bo tutaj była Kira, ja się wczułem. Ale nie, to jest detektyw Jan. Tak nie może być. Tak nie może być, proszę państwa. Nie to. Tutaj bierzemy. Pięknie. To też bierzemy. Dobra, proszę państwa. Co ja chciałem wziąć? Okej, koniec tego dobrego. O, pięknie. No i dostaliśmy co? Dostaliśmy szkło. Siedło do... Po prostu coś wspaniałego. No dobra. Która jest bardzo dynamiczna. Oh yeah! O, nie lubiłem też tego. Tak sobie teraz myślę, to ja praktycznie nie lubię żadnego z tych poziomów. Bo ja w to gram. A czy nie, lubię tę grę. Jest bardzo fajna, bardzo ją polecam. Jakbyście chcieli ją pobrać, to napiszcie w komentarzach. To podam wam hakerskiego linka do stronki, dobra? Ale ci. Głupie, wstały! Ej! Ja muszę być bardzo. No nie gadaj, że... No nie, ja mogę tutaj postawić wszystko, ale nie, kazali mi dzbanek. Z jakieś żarty. No nie. No nie wierzę, no po prostu nie wierzę. Płońcie! Och. To jest zło. Zabili mi rodzinę. Dobra. Bardzo mi się podoba muzyka ogólnie w tej grze. Nie wiem jak wam, ale mi bardzo. No dobrze. No nie! Głupi śrubokręt. No i mamy smoka. I tym pięknym akcentem zakończyliśmy kolejny poziom. Musimy tam wrócić. I kładziemy tego smoka. I tak trzeba w każdym poziomie. O, tutaj i... Dobrze. Kolejny poziom idziemy. I pokazuję wam początek kolejnego teleportu. No i do kolejnego odcinka. Oh yeah. Przecież się nie żegnamy. No co zrobię? Czytamy godzinę. Wow! Gdzie ja jestem? Na wyspie? Jak ja zostałam? Przez lustro? Nie? Gdzie jest filmiczek? Miałam wam filmiczek pokazać. No dobrze. No to do kolejnego odcinka. Żegnajcie.